Witam serdecznie. Słuchajcie, mamy tu baterię. O, to jest taka bateria. Ta bateria będzie służyć mi jako po prostu magazyn energii do tego sterownika, tylko po prostu UPS-a do pieca. No i dobra, zaczynamy pierdolić się z tym powoli. Powiem wam szczerze, trochę to zajęło. No ale bardzo styropiany do koniec. Jarko, dobrze. Okej. Co, odwrócimy? Pyk. To sobie wyjdzie. Wyszło. Pięknie. Zahaczymy pudełeczkę na bok. No i mamy sam UPS, tak wygląda. Nie jest to mocna konstrukcja za bardzo, bo ja tam pierdolę, nie będę robił nie wiadomo jakiego świra tu. Dobra, stopujemy. Teraz musimy zrobić taki myk. Pogrzebać sobie wyjebiemy tu. Zwalniam ze służby, żołnierzu, odpocznij, dobrze służyłeś. Odłączamy UPS. Odłączamy sterownik. Mogę to sobie spokojnie na rurę zarzucić, bo jest zimna, nie jest gorąca. Dobra, to mamy ogarnięte. Teraz tego dziada. Prowizoraczna osłona anty. Tutaj leży w pudle. To przeniesiemy sobie. Na razie wrzucimy do wiadra z drzewem. Jak leży, nic mu nie będzie. Teraz musimy to za nie wpierdolić tu. Z tą baterią. Jak my zrobimy z tą baterią? Kurwa. Może ta beczka będzie odpowiednia, postawię to na razie na beczce, a potem jak zamontuję półkę, to już w ogóle będzie bajka. Dobra, tak zrobimy. Stopujemy. Powiem tak, ustawiłem to na beczce, mamy tak to zrobione. O, zaraz będzie skończone nareszcie. Pyk. Powinno być dobrze. O kurwa. O. Powinno być dobrze. No dobra. Okej, jedziemy dalej. Będziecie świadkami po prostu. Plus, słuchajcie, tu mamy plus, tu mamy minus, prosta bajka. Dobra, plus minus, okej. Powiem wam szczerze, nie jest mi łatwo to robić. Te kable, poczekajcie, bo te kable to te są kurwa takie sztywne dosyć. Powiem wam szczerze, kurwa, będę musiał jakąś półkę ogarnąć na to. Akumulator waży 35 czy 6 kilo, więc kurwa, podniesienie go to też jest niezły wyczyn. Mowa, przykręcam. Dobra,
Teraz drugi minusowy. Tak to wygląda, powiem wam szczerze. Nie ma, nie łudźcie się dokręcać nam na chama, bo to nie ma sensu. Po prostu przykręćcie mocno z głową. Bo to nie ma sensu, wiecie, się pierdolić i zrobić to na chama, bo ja mam siłę. No nie, no, takie rzeczy robicie z głową, bo jak to spierdolicie, to jesteście w ciemnej dupie. No. To jest kurwa konkretna bateria. Dobra, czekajcie. O. To jest konkretna bateria, to już nie jest kurwa śmiech. I nie chciałbym jej na przykład spierdolić. Właśnie mi spierdoliła śrubka. No dobra, okej, wszystko się znalazło. Jest jak powinno być. Tutaj ogólnie na ścianie zapierdolę półkę, na której ten akumulator ogromny będzie stał, bo on jest naprawdę ogromny. Powiem wam szczerze, to jest wielgachna bateria. Tego nie będę zakładał, w sumie powinienem. No ale wiecie, no już pierdzielę to w kij i po prostu tyle, to się gdzieś położy i sobie będzie o, tu leżało i na górze i tyle. No dobra, teraz podłączamy i to jest bardzo ważne. Tego typu urządzenie podłączamy tylko do gniazdka z uziemieniem, co nastąpi teraz. Mamy gniazdko z uziemieniem, wpinamy, bierzemy przewód od sterownika, od pieca i namierzamy gniazdko elektryczne, które znajduje się tu. A on jest w ten sposób. Wiecie co, to będzie bardziej mi się tu opłacało wpierać. Dobra, podłączone. Czekajcie, ogórki przesunąć, kurwa, nie za blisko rury. Dobra, kwiatek też, bo musiałem mieć miejsce, bo powiem wam szczerze, śrubka mi, raczej nakrętka mi spierdoliła. Trzeba ją popatrzeć, gdzie ona jest. No i dobra, działa. No i taką robotę to ja kurwa lubię, jak telekomunikacje. Lasa konkretnie. Ładowanie akumulatora zajmie 10 godzin. Albo mniej. To jest konkret bydle, nie byle popierdółka. No i dobra. I widzicie, pozdrawiam wszystkich moich kochanych widzów. Ale to kurwa, ale to huczy. No i dobra, mamy ogromną baterię. Gdzie numerów nie chcę pokazywać. Bateria jest 100 amperogodzinna. Bynajmniej tu jest tak napisane. Więc zresztą powiem szczerze, niezłe bydle. No i dobra, więc widzicie, tak to się robi sumiennie i dokładnie. To gniazdka z uziemieniem podpięte, więc bezpieczeństwo jest zachowane. A na tą gigantyczną baterię to ja będę musiał tu półkę pod spodem zrobić. O kurwa, to waży swoje. Już kurwa naprawdę. Dobra, okej. Hejka wszystkim.